Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj tygodniówka dla znaków wodnych, rak, skorpion, ryby. Od moi drodzy 12 do 18 sierpnia. Także zaczynamy. Tarot i karty Lenormand dopowiadające. Także moi drodzy, zaczynamy od kart tarota. Dobrze. Tarot. 12, 18 dla raka. Zobaczmy. No, karta transformacji. Tutaj zaczyna się nowy rozdział. Tu sobie przesuniemy ładnie do przodu, żeby było wszystko widać. Poniedziałek, no właśnie ta zmiana idzie. Chciana czy niechciana, moi drodzy, trzeba zmiany na pewno. Tutaj przystępujemy do działania, zmieniamy swój styl życia, uważajmy na sprzeczki. Oczywiście tutaj, moi drodzy, jest chęć, aby zakończyć jakiś rozdział albo też potrzeba. I zaczynamy nowe działanie. Jeszcze to nowe działanie nie przyjdzie do nas we wtorek, bo jest karta blokady, takiego wycofania. Raki będą żyły wewnętrznym życiem we wtorek. Oczywiście tutaj będziecie czegoś szukać, jakiejś odpowiedzi, jakiejś rozmowy i będzie trzeba to znaleźć. W środę już przyjdzie rozwiązanie, porozumienie na każdym polu, że tak powiem, czy to zawodowym, szczególnie, moi drodzy, w uczuciach. Pogodzenie się, dogadywanie się bez słów. Także na pewno znajdziecie rozwiązanie i ta zmiana przyniesie dużo korzyści dla raków. W czwartek rozwój, dobre pieniądze i oczywiście działanie do przodu. Nic nie stoi w miejscu. Pamiętajcie, wszystko jest energią. W piątek decyzja do podjęcia, możliwe, że w sprawach podróży bądź też finansowych będziecie się zastanawiać, kochani, co robić dalej, i w sobotę już wyruszycie. Macie oczywiście kartę rydwana, działanie, nowiny i oczywiście dobre nowiny, bo tutaj wszystko, czego się dotkniecie, stanie się sukcesem w sobotę. I w niedzielę również bardzo radosny dzień, pozytywny, wszystko działa na Waszą korzyść, spotkania, spontaniczne, jakieś nieplanowane rozmowy, wycieczki, działanie nieplanowane, które Was ucieszy. Możecie gdzieś na zewnątrz sobie spędzać czas z dziećmi, podróżować i oczywiście czuć ten miesiąc taki, ten wakacyjny sierpień, moi drodzy, który Wam sprzyja. Czuć te wakacje tutaj u raka. Oczywiście zdrowotnie, ja powiem Wam tak, uważajcie na podwójne narządy, oczy i uszy, szczególnie w tym tygodniu, kolana, ale też drobne przeziębienia, tak, bóle kości, stawów. Także tutaj na pewno jest pogodzenie, wyjaśnienie sytuacji u raka, ale zobaczymy karty Lenormand. Właśnie, wakacyjny miesiąc, dużo słońca, urlopy, lepsza stabilizacja, wyjaśnienie poprzez rozmowy, poprzez jakąś naukę, dokształcanie się, czytanie czegoś, znajdziecie rozwiązanie dla Waszych tutaj dylematów. Także pięknie. No dobrze, przechodzimy teraz do skorpionów. Skorpiony. Także tutaj kończymy, moi drodzy. Zobaczymy, co u skorpiona. Skorpion. 12-18 sierpnia. Ja już rakom dziękuję. 12-18. No dobrze, kochani, zaczynamy. Tu, moi drodzy, jest bardzo dobry tydzień. Bardzo dobry tydzień, szczególnie, że macie takie piękne arkana duże,
kartę gwiazdy i kartę tutaj głupca od poniedziałku, który przynosi dużo radości, pozytywnego rozwiązania. Będziecie się cieszyć. Jakieś spontaniczne sprawy, może jakieś wyjście gdzieś, jakaś randka dla niektórych. Sprawy związane z dziećmi przede wszystkim. Ale dużo radości i spontaniczności. We wtorek również jest dużo nowin, tak? W Asie Monet jest dużo nowin, propozycji i oczywiście macie szansę na rozwój w sprawach finansowych. Tutaj przychodzą do Was nowe pomysły, nowe wyzwania, nowe projekty. Wszystko idzie w dobrym kierunku. W środę gdzieś będziecie wyruszać, jakaś podróż, sprawy zawodowe może, ale też, moi kochani, oczywiście będziecie szukać dla siebie rozwiązań, może właśnie w sprawach zawodowo-finansowych albo w sprawach uczuciowych. Już na pewno w czwartek widać to uczucie, harmonię, porozumienie, zgodę i tu jest duży rozwój, tak? Wspólnie podejmujecie decyzje i działacie. Na pewno jest dużo miłości i harmonii w czwartek. Piątek również jest bardzo dobry dzień, bo ta dziewiątka monet przynosi spełnione marzenia. Kupujecie coś dla siebie, dla domu, cieszycie się z tego niezmiernie i oczywiście czujecie szczęście. Także duży rozwój w tym tygodniu u Skorpiona w uczuciach i w finansach. Sobota, decyzja do podjęcia, może takie wahanie, czy gdzieś jechać, czy gdzieś wyruszać, czy coś kupować. Tu oczywiście opcjonalnie zależy od Was. Może być jakaś propozycja nawet pracy. I w niedzielę karta spełnionych marzeń, dużo spokoju i radości, karta gwiazdy. Możliwe, że sobie Skorpion coś zakupi dla siebie drogocennego. Możliwe, że będą te marzenia spełnione. Gdzieś będziecie nad wodą, moi drodzy, w pięknym miejscu. Oczywiście, tak jak powiedziałam, rozwój finansowy, rozwój uczuć i, moi drodzy, jakieś podróże. Piękny tydzień dla Skorpionów. Cieszcie się życiem, doceniajcie. W zdrowiu też dosyć dobrze. Barki, ramiona, ręce mogą Was boleć. Tutaj pęcherz troszkę dla niektórych może dokuczać. Podwójne narządy, drobne przeziębienia. Skorpion w tym tygodniu zostawi wszystkie problemy za sobą i będzie czas spędzał ze swoimi dziećmi, z jakąś kobietą fantastyczną. Też możecie otrzymać, moi drodzy, jakąś wiadomość z daleka od kobiety, że na przykład spodziewa się dziecka. Także, kochani, tak tutaj przebiegać będzie ten tydzień. Bardzo Wam gratuluję i życzę, moi drodzy, wszystkiego najlepszego. No dobrze, teraz kończymy Skorpiona i zaczynamy Ryby. Od 12, ja tylko przypomnę, do 18 sierpnia. Rybki. 12-18 sierpnia. U ryb nowy początek, as mieczy wyznacza nowe działania, poniedziałek, rozmowa, umowa do podpisania, trzeba będzie się tutaj, moi drodzy, wykazać inteligencją i oczywiście elokwencją. We wtorek karta strachu, czegoś się obawiacie, mogą być problemy ze snem, pamiętajcie, nie myślcie za długo, bo jest takie powiedzenie, myślimy za długo, to wymyślamy problem i tutaj to się potwierdzi. W środę już niby trochę lepiej, ale nadal jeszcze jakieś ograniczenia tutaj są, szczególnie, że możecie po nieprzespanej nocy czuć jakiś niedosyt snu, i ogólnie będziecie troszeczkę zmarnowani. Także tu w zdrowiu też trzeba uważać na siebie.
Czegoś brakuje w tą środę, ale już czwartek, moi drodzy, będzie lepiej, bo jest as kielichów, miłość, harmonia, wyrównane emocje i przede wszystkim, moi drodzy, karta nadziei, karta opieki, ochrony z góry. Także spotkania rodzinne mogą mieć miejsce i takie uczucie spełnienia. W piątek dużo wydarzeń, będziecie gdzieś lecieć i to w dosłownym tego znaczeniu, może podróż samolotem, możliwe, że dużo wiadomości osób koło Was, uważajcie na rozrzutność. W sobotę karta transformacji, coś się wydarzy takiego, że zmienicie swój, moi drodzy, kierunek działania. Pewne sprawy się zakończą, które Wam nie służą i zrobicie taki reset dosłownie. Także tutaj sobotę nie planujcie wiele, bo i tak będą zmiany i trzeba będzie na pewno trochę zwolnić, odpocząć. W niedzielę tutaj miłe spotkania jakieś z młodymi osobami, przepraszam. Niespodzianka, możecie otrzymać fajne zaproszenie jakieś albo też prezent. Coś Was ucieszy w tę niedzielę na pewno. Idzie duża zmiana i pamiętajcie o tym, że żeby dbać o zdrowie, bo tutaj w tym tygodniu mogą być zagrożone kości stawy, alergiczne, problemy, swędzenie, pieczenie oczu, brak snu, układ oddechowy, układ nerwowy. Może być tutaj, moi drodzy, problemem. A karty Lenormand mówią, że szukajcie głębiej odpowiedzi, a znajdziecie na pewno. Ale też, moi drodzy, nie myślcie za dużo, bo widać, że sami siebie wpędzacie w jakiś labirynt, który nie ma końca. Możliwe, że tu są problemy z jakąś toksyczną osobą w tym tygodniu, która jest fałszywa i napędza wasze myśli właśnie w taki ponury labirynt. Także uważajcie na ludzi w tym tygodniu. No dobrze, dziękuję za uwagę, pozdrawiam kochani i do następnego odcinka.